Wracaj, Scooby-Doo, ty będziesz z nami tu. Kłopoty będą szkoda słów. Czy masz genialny plan? Odpowiedz zaraz nam. Co nowego znów? Hey, Scooby, look! Like, here we are in the city of Tikal. That sure was the express route. Did you hear that? Hey, what's this? Crazy man, this stereo was making those creepy sounds. Who do you think put it here? I don't know. Maybe if I take it apart. Like, thanks, man. Yeah! It's the Mayan Man! Let's get out of here! That crazy carving will never find us in here. But, like, will we ever find our way out? Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcineczku z Scooby-Doo The Mayan Mayhem. Trzecia minigierka. Trzeci chapter, trzeci epizod. Już mamy świątynię. No i teraz kwestia zabawy dźwigniami, tak coś podejrzewam. Tego lepiej nie ruszać. Oj nie. Okej, super, paszcza otwarta. Ale szybcy, szybcy się wściekli. Okej. Okej. I schodeczki. Dobra, mamy tutaj bramkę otwartą. Otworzyliśmy ją na górze. Tych staram się nie tykać. Tutaj jest coś. Czyka, czyka, boom. Okej. Okej, dobra. Idziemy tam. Bo tutaj widzę, że coś jest ruszable. No, mamy szpadel. Of course we can. Okej, czyli tym szpadlem musimy ruszyć. Prawdopodobnie tutaj. Świetnie. Okej. Okay. A, i teraz będzie zabawa tutaj z przesuwaniem głazu zapewne. O to mi chodziło. Świetnie. Tu. I teraz pewnie tu. Tutaj się coś rusza, więc tego raczej nie będę dotykał. Pójdę tutaj i pociągnę za te drzwi. Super. A tu nie, tu nie. Tutaj. Tam mogę się popatrzeć już w sumie, co będzie się działo. A tutaj musi być logicznie dźwignia. Bo czemu nie? Sru. I lecimy dalej. Scoob, why don't you stay put while I go look for a way out of here? Good idea. No dobra. Czyli idziemy samym kudłaczem. Pójdę najpierw dalej. Ten kloc musimy tak przesunąć, żeby było dobrze. Tam mamy łoma. Pójdę po tego łoma. Z łoma. I need it. I want it. And I need it! I bleed it! Yeah, it's a wild hurricane. Okej. Okay. Chodź, Szczegi. Idziemy. Scooby-Dooby-Doo. Tutaj. I... łom. Pronto. Wracamy się, idziemy na górę. I tu. Tam nie badam, bo pewnie tam jest wyjście. Tam do tego tylko
poruszającego się krzaczka. I lecimy. O, dobra, activation. Tak się otwiera drzwi. Bo się właśnie zastanawiamy, jak te drzwi otworzyć. Like, am I glad to be out of there? Me too. Are you two all right? You need to be careful with that monster on the loose. You've seen him too? Oh yes. My name is Carlos Morales. I'm the tour guide for the ancient city of Tikal. And business has been booming ever since the Mayan mayhem has shown up. That's one tour I could do without. Unless, of course, you know the way to El Habanero de Mucho Gusto. We're making chili, and we need to find that pepper. El Habanero de Mucho Gusto? Never heard of it. And I know all the local legends around here. Hmm. Yeah, Scoob, like Velma would say. Hmm. Do you at least know the way to the Temple of Lost Souls? Of course. It's right over there. No. But good luck getting inside. To do so, you'll have to make it up those steps. That doesn't look so hard. It isn't. Getting past the trap set by the ancients, that's the hard part. Oh? Tak, tylko że mordę wtedy się nie biegnie na złamanie karku. Choć trochę myśli. Dobra, trzymamy się jednej krawędzi, to będzie najlepsza taktyka. O. Trzymaj się jednej krawędzi, Maciek. Aha. Już to widzę, jak się do tego stosuje. Dobra. To jedzie. Dobra, ups. No, oberwałem, niestety. Znowu nie zdążyłem. Tu. Tu, tu. Tu, tu. Dobra, udało się. Polecę tędy. Dawaj, Andrzej! Dawajcie, chłopaki. Uda wam się. Ups, znowu. Ups. Ej, jak on mnie wystraszył? Zdążyłem się usunąć. Uff. We did it, Scoob! Woohoo! No, like lucky us. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za kolejny odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu, a my się widzimy w kolejnym odcinku, tak więc nara. Ruszaj Scooby-Doo, ty będziesz z nami tu, bo boty będą szkoda słów. Ty masz genialny plan.